Moi drodzy, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj może być troszeczkę tutaj trochę hałasu i trochę... Witam Was, to ja Adam Razik, jesteście na kanale o malowaniu krok po kroku. Będzie trochę pewnie różnych dziwnych odgłosów, ale tym się nie przejmuję. Trudno, może to tak zagadam, będę dużo w takim razie mówił. Chcę tutaj do Was przychodzić z tym obrazem, kolejna porcja tego malowania, zmieniania tego obrazu na lepszy. Na wstępie powiem o tym, że zauważyłem, że dużo w tych moich obrazach jest zbyt dużo tutaj czasu poświęcam na jakieś opowiadanie mało kreatywnej, twórczej pracy. Dlatego dzisiaj ostro, że tak powiem sobie, popatrzcie, to malowałem, nie, tutaj to jeszcze może nie, ale są miejsca, gdzie malowałem, nie wiem, tu widzę, o, nie, no jeszcze na to. Używałem sekatywy, która opóźniać ma schnięcie, ale czuję pod pędzem, że po prostu troszeczkę już ten obraz przesek, chociaż jest czasu wiele nie minęło. Ale wracając do rzeczy. Chcę z rozmachem, chcę też zrobić z tych obrazów, jak wcześniej mówiłem, takie perełeczki. Poza tym chcę Was zachęcić do tego, dzisiaj sobie tak uświadomiłem, że tak jak Wam ostatnio opowiadałem o tym, że jak w życiu robimy to, co kochamy i jeszcze to nam daje pieniądze, to jest po prostu wspaniale i tak do tego powinniśmy w życiu dążyć. Ja sobie uświadomiłem, kiedyś robiłem taką akcję niedawno na moim kanale, że sprzedawałem obrazy po kosztach, tak? A z drugiej strony też wiem, że Wy, pewnie wielu z Was jest, czy było kiedyś sprzedawcami, czy w ogóle sprzedajecie w życiu i tym się zajmujecie zawodowo, bądź też, no coś w tym życiu kiedyś może sprzedawaliście. I wiecie, że na przykład, szczególnie do sprzedawców to adresuję, że jest taka zasada, że jeżeli, że klient powinien do Was wracać. Ten do Was wracać powinien czuć się dobrze po tym zakupie, a nie mieć kaca i mieć godzinę czy pół godziny po takim zakupie, do którego go przekonaliście, mieć po prostu wyrzuty sumienia, że to kupił i że stracił bezpowrotnie kasę na coś, co mu w ogóle nie jest. Po prostu klient powinien być zadowolony. Taki, każdy z Was, który taki transakcji jakiejś dokonuje, powinien być zadowolony, powinien być przekonany, ja też do tego wniosku dochodzę. I chcę po prostu tutaj zacząć od tego, że na moim kanale będę, nie patrząc na wszystkie tam okoliczności, inne uwarunkowania, czy ktoś będzie miał o to do mnie pretensje i będzie mówił, człowieku, nie tędy droga, czy nie, to po prostu chcę dawać siebie, swoją pracę i żebyście dla tych, dla Was, wszystkich tych, którzy, żebyście czuli, że po prostu ta moja praca jest czymś, co cenicie, co doceniacie i ja daję Wam więcej niż po prostu to jest warte w rzeczywistości. Czyli na przykład, jeżeli, jak Wam wspominałem, tego rodzaju obraz tej wielkości kupicie w galerii za 1200 zł, a u mnie kupicie go za 300 zł, to chcę, żebyście na przykład wiedzieli o tym i mieli przekonanie, że warto jest u mnie kupić obraz, bo jest po pierwsze świetny, po dobrze fajnie, po drugie po fajnie ładowany i tak dalej, wszystkie ma te swoje zalety. I bardzo go chcecie, bardzo Wam się podoba. Emocjonalnie możecie być z nim blisko i z autorem blisko. No i mieć radę satysfakcję z tego. Dlatego ja będę, nie wiem czy to kiedyś się zmieni, pewnie chyba wtedy, kiedy moje obrazy będą nabierały wartości już takiej rynkowej, że po prostu kiedy Wam już sprzedam i Wy chcielibyście go sprzedać, to już samo nazwisko będzie Was, zapewni Wam po prostu godziwy tam zysk na tych moich obrazach. A potem chciałbym, żeby, i kurczę, teraz tutaj wracam do tych wszystkich finansowych spraw, do tych pieniędzy, bo to kiedyś Disney powiedział, że ktoś go zapytał, czy robi filmy dla pieniędzy. Nie, on robi filmy, żeby zarabiać pieniądze, czy robi filmy, żeby zarabiać pieniądze. Nie robi filmów, żeby zarabiać pieniądze, natomiast robi filmy po to, żeby móc robić te kolejne filmy, czyli zarabia pieniądze po to, żeby robić kolejne filmy. Ja chcę też do takiej zasady, jak gdyby się odnieść i taką zasadę propagować, że maluję to nie po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko po to, żeby móc malować następne obrazy, czyli żeby móc malować. Także jak z tego założenia wyjdę, to chyba to będzie najkorzystniejsze dla mnie.
i z pożytkiem dla wszystkich, którzy będą z moich obrazów się cieszyć. Poza tym chcę, żeby ten kanał był takim miejscem, taką żywą galerią, żywym takim wideoblogiem, w którym można sobie odnaleźć, porozmawiać ze mną jako autorem, odnaleźć, a poza tym taką galerią, w której można odnaleźć sobie perełkę, obrazek, którym emocjonalnie się może związać, który się tam jest podoba i być takim, mogę być takim, że tak powiem, dla was takim miejscem, gdzie obraz nabiera innej wartości, nabiera innej rangi, że on będzie dla was ważny, bo będziecie mieli ze mną kontakt, już nie chcę swojej osoby tam na piedestał tutaj stawiać, natomiast będzie ważny dlatego, że wiecie, że będzie to, że to jest dość dobrze malowane, że to można się tym pochwalić, można was prezentować. O, tej działki jakoś nie propaguję, a to powinno być też dla mnie istotne, że te obrazy, które u mnie zobaczycie, każdy z was powinien sobie odnaleźć coś tam swojego i powiedzieć sobie, o, ten mógłbym, zbliżają się urodziny mojej mamy albo mojej koleżanki, kolegi i chciałbym, czy brata, siostry, cioci, wujka, i to wiem, że Adam mógłby mi taki obraz namalować i ja, kiedy go ofiaruję komuś, to po prostu wiem, że nie ofiaruję byle czego i to będzie z dużą dawką emocji, energii i tak dalej i takiego piękna, które gdzieś tam jest ukryte w tym, nie wiem, nie chcę tutaj się chwalić w ogóle tym, ale wiecie o czym mówię, o co mi chodzi, że po prostu, żeby to było takie, o, masz, wiesz, wchodzisz do mieszkania, do kogoś, tam do domu i mówisz, o kurde, patrzysz na tym, na ścianie wisi, to też mówię o ludziach, nie, jak wchodzisz do domu na przykład i widzisz, ja to na to zwracam uwagę, na widzieć właśnie dobry obraz na ścianie, kurczę, no wiadomo, że mało zna, to może nieliczni mają na przykład w domu, w swoim domu obraz Van Gogha, czy inny dobry obraz, ale ktoś do mnie dzwoni, zaraz oddzwonię, naprawdę kończę nagranie, to dzwonię. Słuchajcie, telefony się rozdzwaniają, o to właśnie chodzi, że po prostu chcę was z wami kontaktu i chcę was tutaj do tego sprowokować. No i po prostu odzywajcie się do mnie, zamawiajcie. A teraz będę po prostu te obrazy wam oddawał za niewielkie pieniądze i u mnie nigdy nie będzie tak, że będzie po prostu obraz drogi, bo po prostu będzie po kosztach. Także ten obraz za 300 zł spokojnie oddam, jeszcze nawet ramkę dobrze, fajną. Kiedyś myślałem, że będę tam, znaczy zrobię tą stronę, też o tym już wspominałem, tę stronę gdzie znajdziecie wszystkie moje ceny, wszystkie obrazy z opisem i tak dalej, natomiast tutaj też nie będę się tego o tym krępował i wstydził mówić, bo przecież w końcu tutaj po to jestem, żeby te zadania takie, które sobie postawiłem, czyli zakładałem ten kanał, czyli takie, żeby po prostu, żebyście nie kupowali obrazów w tych marketach budowlanych i wieszali sobie jakieś byle co na ściany, żebyście po prostu mieli ręcznie malowane, fajne, autorskie prace i mówię, nie tylko moje, ale od moich możecie zacząć na przykład swoją zabawę i kolekcjonowanie na przykład obrazów i zabawę. Ten obraz, który teraz maluję, tutaj troszeczkę o nim mówię, widzicie, wziąłem ten czarny pędzelek, bo z czarną, tą ciemną farbą, dlatego, że chcę tutaj trochę sprowokować sam siebie do tego, żeby się pobawić tym kolorem, a jednocześnie tym złamać sobie te wszystkie owizje. Teraz sobie łamię te bryły tych kwiatów. Zobaczcie, taki, jak sobie tutaj te plany po obrysowuję, to one mi zbudują za chwilę tą bryłę tego kwiatu. Na tej bazie będę nakładał plamy barwne, takie kolorowe, tą układankę barwną będę wypełniał. Zobaczcie, co się zaraz fajnego stanie z tym. Ten obraz już tak jest fakturowo, grubo malowany. Jest już na nim spora dawka farby i mojej energii, i moich emocji. Ale on ciągle żyje i ciągle, dopóki jest jeszcze pędzel w grze i farba na palecie, to on cały czas będzie się zmieniał. A zaletą tego kanału i tego w ogóle, że
oglądacie, jak zaletą tego kanału i tego mojego malowania tutaj jest to, że po prostu można w każdej chwili zobaczyć i odnieść się do tego i powiedzieć, o, wtedy mi się bardziej podobało, a teraz mniej, albo po prostu napisać do mnie, słuchaj, weź, wróć do tego, co tam było, albo zrób nowy, właśnie w taki, namaluj, jakby, no nie cofnę, że tak powiem, nie cofnę i nie wrócę do tych, do tego wariantu, tej wersji obrazu, który był poprzednio tam, bo on się jest ukryty pod warstwą farb, które już tam na nim spoczęły, ale mogę coś tam przeanalizować i zobaczyć, że to, co tam było wcześniej, można do tego wrócić i jakoś tam nawiązać i móc ten obraz jeszcze poprawić. Także chcę, żeby te obrazki, bo wczoraj tak zobaczyłem, nagrywając inny filmik, malując inny obraz, wisiał tak przede mną tutaj na ścianie i kurczę, myślę, wiem, co teraz trzeba z nim zrobić. Trzeba po prostu najpierw go sprowokować, zrobić z niego taki witraż. Popatrzcie, teraz tymi czarnymi tymi liniami zrobiłem sobie jakby witraż z tego. Podzielałem te moje plamy różnymi plamami bardzo tymi. Te różne plamy barwne podzielałem tymi liniami. Zrobiłem jak gdyby z tego witraż właśnie taki, prawie każdą plamę obrysowując tą czarną linią. I teraz o tym kontraście, o tym wszystkim, co mi to da, też wam będę przy okazji opowiadał. To tak, już trochę powiedziałem. Dzisiaj miałem taki dzień, po prostu tak, taka energia mnie tutaj dopadła, rozparła, że czuję, że po prostu coś się wielkiego zdarzy. Dzisiaj miałem przy takiej mojej porannej medytacji, doznałem jakichś takich, nie wiem, niesamowitych wrażeń, emocji, jakichś przypływu kosmicznej energii, nie wiem jak to nazwać. Nie jestem, słuchajcie, nie traktujcie wszystkiego tego, co ja tutaj mówię, jakoś poważnie, bo wiem, że to jest tylko takie, znaczy poważnie w tych sprawach, w ogóle już wam też o tym kiedyś mówiłem, nie traktujcie w ogóle swoich myśli zbyt poważnie, bo to znam wam ten umysł, jak tam wam opowiada różne historie, analizuje i powtarza i tam miele różne tam bajki, to nie wierzcie w to, po prostu żyjcie i próbujcie sięgać gdzieś w głąb waszego nie wiem, czy nie powiedzieć człowieczeństwa, ale właśnie te rejony tej świadomości, która gdzieś tam głęboko i która, ja sobie taką mantrę, jak mantrę powtarzam takie słowa, może kiedyś odważę się na to, żeby tutaj na kanale to powiedzieć, ale na razie to po prostu odnoszę się tam w takich, przyznajcie w ogóle potęgę podświadomości, to zrozumiecie, o czym mówię, bo ja tak, dlatego pewnie niektórzy z was mogą o mnie powiedzieć tutaj, czy w ogóle wiele, nie tylko potęgę podświadomości, ale w następnym nagraniu pokażę kolejne lektury, które wam polecę i żebyście mnie nie traktowali do jakiegoś, nie wiem, oszołoma, który tutaj jakiś dziwny historię opowiada, bo teraz ostatnio też spotkałem się z takim tam nawet bliskich, ktoś tam powiedział, czy on tylko tam o tym malowaniu opowiada, czy on, co tam, wiecie, oglądaliście, co tam ten w tych filmach robi, a to jeżeli poczujecie tę energię, którą ja, to napiszcie o tym i powiedzcie mi. I wtedy zrozumiemy się, o czym mówię i jak to jest. Mam nadzieję, że dla wszystkich będę później zrozumiał, nie tylko dla jakiejś garstki. Słuchajcie, teraz na chwilę odstawię ten czarny, jeszcze dobra, jeszcze tutaj jest ten fragment tego kwiatka, który, czy tutaj tej różyczki, którą chciałem, ona jest stosunkowo świeżo malowana i tu widzę, że jest bardzo mokra, ale jeszcze tutaj ją złamię tymi liniami i tutaj, no i tego rysunku się też nie boję, bo wiem, że on mi wzbogaci ten obraz i będzie, ja wiem, to trochę głupio teraz brzmi, że to wzbogaci, skoro mi, a widzieliście tak przy tym pejzażyku taki z tymi drzewami teraz, poprzednim, który teraz malowałem, jak tam ktoś już napisał, że jest świetnie, pięknie i to fajnie wygląda, że się perełka z tego robi. No i będą się robić takie perełki, chcę tutaj was czarować, opowiadać, pokazywać te perełki, jak z tych obrazków będą te perełki
postarać. Dlatego akcja cała poprawiania tych. Boję się, że mi czasu nie starczy, żeby ten, ale chociaż, żeby to wszystko zrobić na tym moim kanale i żebyście to... A wam na to, żeby to oglądać, bo ja to chociaż robiąc, nagrywając te filmy, to maluję i te obrazy powstają, a wy, no nie wiem, żeby to oglądać, to musicie całą uwagę na to poświęcić. Także niepewnie przy jakichś waszych... Ale chociaż żebyście jakiś jeden trafili na ten, na jakiś jeden czy wybrany i napiszcie może do mnie, bo wtedy taki kontakt też między nami, gdzieś na przykład spotkamy, pogadamy, czy gdzieś przez Skype'a, czy spotkamy się gdzieś tu we Wrocławiu. Teraz ostatnio napisałem nawet na Facebooku, postanowiłem, że muszę znaleźć jakąś galerię, którą może ktoś z was ma, albo sam prowadzi taką galerię, zapraszam do takiej stałej współpracy. Chciałbym, żeby na przykład obraz, który powstaje tutaj, żeby od razu gdzieś go wstawić i on nie tylko wirtualnie, żeby istniał na tym, ale żeby można go było zobaczyć, na przykład we Wrocławiu jakiś, albo w Warszawie, albo nie wiem, gdziekolwiek, gdzie chcecie, żeby ten... Byłoby to fajnie, ale już kiedy już powstaną te moje idee się wszystkie zrealizują, kiedy będę miał tą swoją wymarzoną galerię, i no to już w ogóle będzie, to zawsze będzie tak, że kiedy obraz będzie powstanie i tutaj go zakończę na kanale, to on będzie zawieszony od razu na ścianie w galerii i tej takiej realnej galerii rzeczywistości będzie na tej ścianie wisiał, a nie tylko wirtualnie gdzieś tam zawieszony. No i dlatego dzisiaj was zachęcam do tego, żeby właśnie jak macie jakieś, czy sami jesteście, prowadzicie galerię, czy znacie kogoś, kto ten, a mieściłoby się to w charakterze i w jakiejś tam estetyce tej galerii. Mam nadzieję, że nie są jakieś... No teraz to zamiast przez zdjęciami, liniami, dlatego szybko muszę tutaj zacząć działać, żeby sobie niektóre rzeczy wyprostować. No teraz w tych tłach będę o fiolet, jakiś bordowy taki karmin razem z tym. No te fajne. Teraz ten witraż, jak powiedziałem, będę uzupełniał kolorem. Teraz będę robił tutaj czary mary, żeby z tego obrazu się coś fajnego zrobiło. Żeby to nie było. O, i po kolei. To był fajny kolor, jak do niego wrócę. Dobrze, najpierw te kwiaty może zacznę od tych kwiatów, bo tutaj za duże jest zawieszenie tych linii, dlatego może od tego zacznę. Tu wezmę karmin z takim troszeczkę bieli i troszeczkę takiego cynoberku, taki prawie mocnego pomarańczu. O, i tak będę tak sobie, o, tam jakieś krzyki za tym, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało i tutaj będzie nie słychać ani krzyki za drzwiami. Dlatego wolę pracować w nocy i nagrywać te filmy, kiedy tutaj nikogo nie ma. Wtedy mam pewność, że tutaj jakieś nieciekawe i dźwięki nie wypłyną i się nie pojawią, że moglibyście się tego przestraszyć. O, teraz będzie po prostu zabawa kolorem. Zupełnie, o, teraz takie rozświetlone rzeczy. Na tych, jak one były przedtem te kwiaty zupełnie płaskie, to teraz będę chciał budować sobie. Nie będę zmieniał kolor, będę grubo tego nakładał. Ten obraz będzie naprawdę fakturowo bogaty. I tak będę sobie to. O, tutaj ten rysunek wygubię. Wygubię sobie te wszystkie. Teraz w nim troszkę taki jaśniejszy kremik. Pokażę wam, to jest moja paleta, już jest aż ciężka. Tu mieszam taki, wiecie, ten cynober, czy prawie pomarańczowy cień z bielą. Zrobiłem sobie taką pastę, taki kremik ładny. O. I też pewnemu przypadkowi oddam, też dopuszczę do głosu ten przypadek tego, że nie zawsze to jest przemyślane i nie zawsze ten sam gest się liczy, że ten ruch jest, czy gest tego, o,
popatrzcie, to tutaj za chwilę jeszcze, troszkę jeszcze tej winy dodam. Tak rozbierę te, tu gdzieś zupełnie ten kwiat nabiera innego charakteru, przepraszam, innej wartości. Okej, parę tych, tutaj teraz chciałem, śmiałem ten taki, tylko magentę, ten kolor, tu chyba, tu zrobię sobie na boku, bo on jest bardziej taki różowy prawie, że no, zobaczymy, na tym kwiecie, kwiatuszku to wypróbuję i będę eksperymentował z tym kolorem. Jest jeszcze za... Ach, tu już teraz przydałby jakieś takie... Powinno być rodzajem tła. A może ten... Namieszam sobie taki kolor. Słuchajcie, zaraz się pewnie skończy ten filmik. Zachęcam was do oglądania. Będzie tu się teraz działo, dopiero się zacznie. Fajnie działa.